Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles, chociaż na początku chciałbym wam jeszcze powiedzieć o moim ostatnim Food Champions, bo udało mi się wbić rangę złoto 3. Chociaż zdecydowałem się na razie zrobię sobie przerwę od gry Food Champions, no bo uznałem, że nie ma sensu się męczyć i denerwować tylko po to, żeby dostać jakieś przeciętne albo nawet słabe nagrody. No bo tak moje ostatnie player picki były dosyć słabe, chociaż z paczek udało mi się trafić parę walkoutów oraz parę dobrych kart i trochę monet też zarobiłem, ale jednak teraz mam bardzo dobry skład i mam bardzo dużo monet, więc będę sobie teraz grał w Squad Battles oraz w Rivals, żeby oczywiście mieć jakieś paczki i monety. Ale aż tak dużo tych nie potrzebuję, tych paczek i monet, bo mam już dość spory budżet. No a będę chciał też powykonywać trochę wyzwań o różne karty. Myślę, że sobie zrobię Rainiera, bo naprawdę bardzo fajnie wygląda i nawet mógłbym go wstawić do składu. Chociaż jeśli chodzi o mój skład, to przejdziemy do niego później. No i myślę, że tego Kukurelle może zrobię, bo też może być on naprawdę bardzo fajnym zmiennikiem. Chociaż jeszcze się zastanowię, bo zobaczę, bo może wyjdą jeszcze jakieś inne karty w zadaniach, ale Rainiera myślę, że zrobię. No dobrze, przejdźmy teraz na nagrodę za Squad Battles. Tutaj mamy Elite 3, więc sobie odbierzemy teraz nagrodę i zobaczmy, co uda się trafić. Ok, może na początku otworzymy sobie tą złotą paczkę piłkarzy premium, zobaczmy, co tu będzie. Jest i Smile, ok, karta 81. Ok, mamy tutaj trochę zawodników, więc powysyłam sobie ich na listę transferową. Ok, przejdźmy teraz do następnej złotej paczki piłkarzy premium, zobaczmy, co będzie tutaj. Jest czerwi, ok, dosyć słaba paczka, ale może będzie coś jeszcze tutaj lepszego, no. Raczej nie ma nic tutaj dobrego, więc ok, powysyłam sobie tych zawodników na listę transferową, myślę, że trochę mogą kosztować. O, Denis przeszedł do Kolonii chyba, bo wcześniej grał w innym klubie, więc ciekawe, ok, więc mamy nową kartę. Ok, i powysyłajmy sobie resztę na listę transferową. I okej, została nam ostatnia mega paczka, to jest akurat jedna z lepszych paczek tej w grze. Jak dobrze pamiętacie, w tej paczce trafią Ronaldo, ale zobaczymy, co będzie w tej paczce. I będzie karta Copa Libertadores. Okej, 75 overall, ale może być chyba coś lepszego. Zobaczmy z Joaquin, więc akurat to była dosyć słaba paczka jednak. No nic dobrego, za bardzo się nie udało trafić w tych nagrodach ze Squad Battles, ale myślę, że trochę monet i tak mi się uda to robić. Ok, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Jest trochę kontraktów. Mamy stadion Manchester United, zmianę pozycji. Ok, o całkiem ciekawa stroje Galatasaray i mamy jeszcze paczkę wypożyczenia. Wyślijmy sobie to do klubu. Jeszcze wyślijmy te duplikaty, tej, a właśnie to ich wyślę na listę transferową, a tutaj sprzedam ten herb. No i jeszcze odbierzemy sobie tą paczkę wypożyczenia, więc zobaczmy, jaki tutaj będzie piłkarz. Może akurat przyda się do wyzwań, więc zobaczymy. Jest Madison, no akurat się za bardzo nie przyda do wyzwań, bo jednak ma za niski overall. Ale okej, wysyłam sobie do klubu. No okej, na koniec pokażę jeszcze mój zespół, bo trochę go przebudowałem. Jak widzicie, tak wygląda mój skład, zrobiłem Gimaraesa w SBC. No i widzicie, tak przebudowałem skład, też kupiłem Dalota na lewą bronę, chociaż myślę, że będę chciał zrobić teraz Rainiera i mogę go stawić zamiast Szukara i będzie tutaj pełne zgradzie, bo on połączy się z Gimaraesem, Gnabrym oraz Smukiele. No i myślę, że jak zrobię jeszcze trochę monet, to chyba sprzedam Renato Sanchez'a i kupię zamiast niego Balaka w wersji środkowej oceny 89, no bo ten Balak też naprawdę bardzo fajnie wygląda i też ma bardzo dobre statystyki, więc myślę, że kupię sobie Balaka zamiast Sanchez'a, no i może zamiast Flukera wstawię tego Rainiera, bo też jest to naprawdę bardzo fajna karta, a te wyzwania są całkiem proste, więc myślę, że powinienem go zrobić nawet tą wersję 87. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.